Bez Kamila Łączyńskiego, który otrzymał możliwość odpoczynku, oraz z Pawłem Leończykiem, który miał być oszczędzany z powodu urazu oka, przystąpił Anwil Włocławek do piątkowego meczu z GTK Gliwice. Mimo braków kadrowych, Anwil pewnie grał w pierwszej kwarcie i po 10 minutach prowadził 22-16. Jak zwykle dobrze grał Iwan Almeida, ale świetnie w mecz wszedł przede wszystkim Ante Delasz. Chorwat trafił dwie trójki, czym pokazał, że wraca do wysokiej formy. Z dobrej strony ze względu na skuteczną grę pokazał się także Jakub Wojciechowski, rozgrywający swój pierwszy mecz w hali mistrzów. W barwach Anwilu zadebiutował także Mario Iring i obaj gracze mieli swój udział w efektywnej postawie zespołu w drugiej kwarcie. Włocławianie wygrali tę część meczu 33-21 i do przerwy prowadzili wyraźnie 55-37. Wysokie prowadzenie uśpiło nieco Włocławian, którzy po zmianie stron oddali pole gliwiczanom. Jonathan Williams oraz Quinton Hooker zdobywali punkty po indywidualnych akcjach i po 30 minutach walki Anwil wygrywał zaledwie 8 punktami, 69-61. I gdy wydawało się, że pomimo słabszego momentu w trzeciej kwarcie Rottweilery kontrolują przebieg meczu, serca zadrżały kibicom na 5 minut do końca. Oto bowiem Iwan Almeida zderzył się z jednym z rywali i musiał opuścić parkiet w asyście fizjoterapeuty, utykając na jedną nogę. W kluczowym momencie spotkania Josip Sobin, Quinton Hosley oraz Ante Delasz wzięli jednak ciężar ofensywny na swoje barki i ostatecznie Anwil pokonał GTK Gliwice 95-88. A najlepszym podsumowaniem tego spotkania niech będą słowa trenera Igora Milicicza: lepiej brzydko wygrać, niż ładnie przegrać.